Cześć, tu weź nie pytaj. Dzisiejszy wywiad rozpoczniemy wyjątkowo piosenką na żywo, akustycznie, specjalnie dla wszystkich z OX-a, wszystkich słuchaczy. Wszystkich Sela. Nie, pomyliłam się. Wszystkich widzą. Widzą mnie słuchacze, ale będą też słuchacze, no więc trochę. Dziewczyno młoda, czymś oszalała, czemu swoje serce ojcze mu oddała. On się nie nadaje, na męża twojego, ze starką dziewczynę poszuka innego. Mówi mi o nim, cicha, cicha, cicha wola. Mówi mi do nich, co z tego nie wiem, czy chcesz. A on ciągle szukał, czy tu jest wola. I wciąż jej mówił, że ją kocha też. Mówi mi o nim, cicha, cicha, cicha wola. Mówi mi do nich, co z tego nie wiem, czy chcesz. A ty wsłuchana, nie wiem, słowa. Zostałaś sama, już kupiłem już. Super, bardzo wam dziękuję za piosenkę, ale zapraszam w takim razie do rozmowy. Sylwia, przedstaw swoją grupę, weź nie pytaj. Swoją grupę, bo jesteś menadżerką, jesteś szefową tej grupy. Weź nie pytaj, to jesteśmy my, nasza trójka, czyli ja, Sylwia, Wojciech i Mateusz. Mateusz Śmieja, Sylwia Morcinek i Wojciech Morcinek, tak? Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Weź nie pytaj, co to za projekt, bo od miesiąca jesteście praktycznie. Można was zobaczyć praktycznie wszędzie. Możecie wytłumaczyć, co to za pomysł? Weź nie pytaj. Pomysł na siebie. Coś trzeba robić w życiu, nie? I tak się po prostu wzięło. Graliśmy długo covery, aż pewnego dnia zasiedliśmy, to zresztą nie było nadzwyczajne, ale zaczęliśmy grać i tak pojawiła się Cicha woda, pojawił się pomysł na cichą wodę, były słowa, były akordy i to już było nasze i w międzyczasie stwierdziliśmy, że to jest coś fajnego, że teraz chcemy robić swoje. A skąd nazwa? Bo jak już jestem tutaj przy tym, jak cicha woda powstała, to nazwa powstała razem z nią, bo zaczęliśmy się zastanawiać. Dobrze, jesteśmy, gramy kawałki, będziemy mieć swój materiał, ale co z nazwą? Nazwa to jest chyba najtrudniejsze, bo wszystkie są zajęte, trzeba sprawdzić, czy są wolne, ale wyglądało to tak, że robiliśmy tą cichą wodę, ale gdzieś tam w głowie cały czas miałam, jak się będziemy nazywać. No i pytam się w pewnym momencie Mateusza, gramy, no ale co z tą naszą nazwą? A Mateusz, zagrany w swoim świecie, mówi: Sylwia, weź nie pytaj, tylko śpiewaj! Bardzo dobrze, weź nie pytaj, tylko śpiewaj, dlatego zaśpiewaliście, bardzo fajnie. Czyli, kto jest cichą wodą u was w zespole? My nikt. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo głośną wodą. Zasadniczo. Bardzo głośną wodą nad Wisłą, bo jesteście ze Skoczowa. Można tak powiedzieć, czy nie? My jesteśmy ze Skoczowa. W większości jesteśmy ze Skoczowa, a w mniejszości z Mnicha. To też zaraz nie będę. Generalnie mieliśmy nawet dzisiaj taki pomysł, żeby iść porozmawiać tutaj na kaplicówce, ale troszkę nas pogoda nie zachęciła do tego, więc jesteśmy w domu, ale też dobrze. Tak, lato mamy wyjątkowo gwałtowne i burzowe, zresztą wy też jesteście taką energią, że gdyby te dwie energie się spotkały, to myślę, że byłoby dość niebezpiecznie, więc może dobrze, że jesteście u siebie w domu. Rozumiem, że razem nie mieszkacie, ale się teraz skrzyknęliście na potrzeby wywiadu. Tak, bardzo dobrze. Bardzo tak, Sylwia, ty masz męża w zespole, zgadza się? Wojciech? Nie chcieli o tym mówić, chcieli się chować, ukryć. Dobrze. Ja mam już trzech fanów i nie chciałam im łamać serca już na początku, no ale dobrze. Ale ja musiałam. To powiem tak, Wojtek jest moim mężem. Rozumiem. Tajemnica. A graliście na swoim weselu własnym, czy nie za bardzo? No, próbowaliśmy. Ale to była taka właśnie impreza, tak jakby się te dwa żywioły spotkały. Tak. To było dawno temu. Bardzo dawno temu. I nie graliśmy. Ale ja śpiewałam. Ale na moim graliśmy. O.
Mateusz, a ty się cały czas śmiejesz i dlatego masz takie nazwisko, tak? Proszę? Ty się cały czas śmiejesz, Mateuszu, i dlatego masz takie nazwisko? Chyba tak. Chyba tak. Słuchajcie, są też mniejsze dni, nie, ale staram się śmiać faktycznie. Słuchajcie, jesteście taką świeżością na tym polskim rynku muzycznym, na tym polskim rynku disco polo. Myślę, że nawet nie ma chyba osoby, która nie widziałaby teledysku do Cichej Wody. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze z Państwa, to zachęcamy, odsyłamy do YouTube'a i do innych platform. Gdzie kręciliście teledysk? Bo jest bardzo ładnie nakręcony, piękne plenery. Opowiedzcie trochę o teledysku do Cichej Wody. No to się wiemy. Teledysk kręciliśmy na szczycie góry, to było we Wiśle, Góra Skolnity, ale też część teledysku była kręcona w mieście Wisła, więc można zobaczyć i Skolnity, i Wisłę, aha, i też apartamenty były takie wiślańskie. Bardzo ładnie. Tak to wygląda. I jeszcze grupa taneczna. Właśnie, była grupa taneczna z Cieszyna, Dawida Bawora. Dawid i jego przyjaciele, tak chyba tak powinnam powiedzieć, albo grupa Dawida, dobra. Byli oni, super tańczyli, bardzo im dziękujemy, miło ich wspominamy i mamy nadzieję, że jeszcze gdzieś tam nasze losy się połączą. A kto ci plecie warkocze? To jest dobre pytanie. Kto nie plecie? Się zapytaj, kto je potem rozplata. Okay. To nie jest taka łatwa sprawa. Generalnie wymyśliłam sobie warkocze, znalazłam gdzieś oczywiście w internecie inspirację i zaczęłam szukać, ale okazało się, że to nie jest takie proste znaleźć osoby, które podejmą się wyzwania i pierwszą osobę znalazłam w Katowicach dopiero, a potem już we Warszawie, kiedy przygotowywaliśmy się do wywiadów, na które mieliśmy okazję pojechać, ale wiem, że tutaj już w okolicy niektórzy zaczynają się uczyć plecienia tych warkoczy. Mam nadzieję, że ten trend tutaj na lato nam wejdzie, bo to jest naprawdę fajna opcja. Tak, jakbyście wszyscy we trójkę mieli takie warkocze, to w ogóle bylibyście jednym wielkim żywiołem. A kto je rozplata? No właśnie, kto je rozplata? Ja je rozplatam. Później. 2 godziny zrysuję. To jest bardzo niebezpieczne, bo ta pierwsza dziewczyna, która mi plotła warkocze, powiedziała taką historię, że pewna kobieta, jak sobie nożem te gumeczki ściągała, to ucięła sobie pół włosów z głowy. A, no to tak, to faktycznie niebezpieczne. To porozmawiajmy o bezpiecznych tematach. Byliście w Warszawie, co tam robiliście? Bo wspomniałaś o tym. Weź nie pytaj o tym. Nie, no muszę, tak. Muszę. Muszę, bo Sylwia wspomniała o Warszawie. Przede wszystkim to byliśmy tam na imprezie. Taka jest prawda. Dobra, ale... To trwała 3 dni i przypadkiem znaleźliśmy w różnych telewizjach. Generalnie to jest dla nas tak. Świetna przygoda, bo zostaliśmy zaproszeni do programu Debiuty, do Disco Polo Music i do For Fun Dance, do Disco Wizji. W jeden dzień mieliśmy 2 wywiady. Było to bardzo emocjonujące, ponieważ były to nasze pierwsze wywiady. Ale daliśmy radę, choć można było też wysłyszeć parę niezłych głupot. Zapomniałam dodać, bo były 2 wywiady wtedy dla telewizji, a 1 był dla radia. Właśnie. To Radio Boston, z tego co słyszałem. Tak, Radio Nowa Anglia w Bostonie, dokładnie. To jest właśnie ciekawe, Radio Nowa Anglia w Bostonie. Tak, i wy ze Skoczowa tam, no proszę. A co będzie z Ochotniczą Strażą Pożarną? Pytam tutaj jednej osoby, która wie o co chodzi. Jak tak rozwinęła się cała muzyczna przygoda, to co będzie z OSP? Będziesz miał czas? Jak tylko będę na miejscu, to jak najbardziej. A jak będziesz w Bostonie, to rozumiem, że pomożesz tamtym. Będę duchem jak najbardziej, nie? No, znaczy w sensie będę z nimi myślami i będę ich wspierał oczywiście. No. Nie, no to jest takie powiedzenie, strażakiem się jest, strażakiem się jest, a nie bywa, o tak. No tak. Potnie to tak, nie? Wszystko idzie na żywo, proszę Państwa, jesteśmy w niedzielę, więc no trudno, no tak to bywa z tymi wywiadami na żywo. Słuchajcie, jakim szefem jest Sylwia, chcę Was zapytać? Sylwia, nie odpowiadaj. Super! Sylwia super się szefem Sylwia. No naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi pod jej dowództwem i w ogóle fajnie, wszystko super śpiewa i jest miła i w ogóle się nie boimy. Nie pytaj, jaką jest żoną. Nie pytam.
Sylwia, nie pytam, jaką jesteś żoną, ale zapytam cię, jak ty się dogadujesz z nimi, bo tutaj widzę, że chcę cię zapytać właśnie, jaką jesteś szefową. Ty, jak się z nimi współpracuje, może tak? Ja jakbym miała taką szefową jak ja, to bym się cieszyła, ale może czasem jestem za dobra, bo powinnam pokrzyczeć, nie wiem, może bardziej pokrzyczeć chyba, albo... Sylwia, to idzie ale powiedzmy tak, że generalnie chłopaki wykonują swoje zadania tak jak trzeba. Nie mam się do czego przyczepić, nawet jakbym chciała. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, życzę wam dużo sukcesów. Ostatnio nawet widziałem, że aż słuchawka mi spadła, że Sławomir skomentował waszą piosenkę. To jest w ogóle taka historia, bo jeszcze chciałam przypomnieć, że to wszystko, co się dzieje, zrobiło się takie duże, ale my nie byliśmy, to przyszło tak nagle, dlatego jeszcze wszyscy jesteśmy w szoku, kiedy wchodząc na nasz teledysk, on ma nagle 500 000 odtworzeń, znaczy oczywiście nie nagle, ale po tygodniu, co i tak jest niesamowitym osiągnięciem. A jeszcze jak widzimy, że Sławomir napisał nam komentarz, to po prostu, no, powiem tak, ja go przeczytałam o 22:30, jeszcze przeczytałam, że Sławomir napisał, że bardzo dobry wokal, już w ogóle nie mogłam zasnąć, także... Właśnie, właśnie. Sylwia, dobrze, że ty tutaj czuwasz nad tym wszystkim i też śpiewasz. Rozumiem, że ktoś ci pomaga jeszcze w śpiewaniu z tym wokalem, jeszcze czasami? Może to w piosence słychać, bo wokal był nagrywany, nakładany kilka razy, więc on nie jest taki solo w piosence, tylko są chórki też robiłam, ale są też okrzyki radości. I te okrzyki radości, tak, to nagrywali panowie, to prawda. O czymś jeszcze zapomniałam? Ktoś tam coś dośpiewywał? Nie, nie. Hej! Nie, ale ja może... Może kiedyś się nadam, będę próbował. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Czego wam życzyć na wakacje? Myślę, że przede wszystkim tego, żeby sytuacja w kraju troszeczkę się poprawiła i żeby koncerty zostały otworzone, bo na to czekamy. Wiemy, że gdyby taka możliwość była, to byśmy już grali na wielkiej scenie i moglibyśmy się tym cieszyć razem z naszymi fanami i to byłaby wspaniała chwila na pewno, więc to tego na pewno można nam życzyć, to na 100%. Czyli życzę wam dużo, bardzo dużo koncertów, dalej takiej energii, zdrowia, no i uśmiechu i kolejnych piosenek, takich hitów, bo myślę, że na Cichej Wodzie, taką mam nadzieję, się nie skończy. Tak, nawet już powstają, już nagrywaliśmy w studiu ostatnio. Na razie zostawimy to w tajemnicy, ale idziemy do przodu. Dzieje się. Dzieje się. Dzieje się. Gdyby coś, polecam się do teledysku, mogę na przykład zagrać krowę albo jakąś tam inną... Wodzianki. Nie, do wodzianki muszę się ogolić, więc to może nie. Bardzo, bardzo... Maseczce będzie, to nie będzie widać. Dobrze, a to chwytek jest to z maseczki, nie, on ma karton, okej. Okay. Dobrze. Bardzo wam dziękuję za rozmowę niedzielną. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się na koncertach. Życzę wam dobrego tygodnia. Proszę państwa, naszym gościem był zespół Weź Nie Pytaj. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dzięki. Miłej niedzieli.